Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Trener mówił, że chcieliście spokojnie wejść w sezon, ale chyba nie aż tak spokojnie. No, można tak powiedzieć, że chyba nie aż tak spokojnie. W porównaniu z tymi ostatnimi skokami na Jagiellicie, czego zabrakło? Wszystkiego. Tak naprawdę no, te skoki... całkiem inne skoki były w ogóle. Trochę, można powiedzieć, czucie... Całkiem w ogóle mi się gdzieś zgubiło czucie, że nie mam takiego czucia, jak miałem. Nie wiem, to spowodowane może tym, że trochę może się za bardzo chciało, trochę się czułem oczywiście za bardzo napalał. No i tak wyszły mi te cztery skoki tutaj, jak wyszły, no i co zrobić, no trzeba teraz spokojnie robić swoje, no i to czucie myślę pomału gdzieś tam wróci, no zobaczymy. Czy ten brak powołania wczoraj jeszcze jakoś wpłynął negatywnie na ciebie? Trudno powiedzieć, nie wiem. No. Nie, raczej nie, no bo to skacze się tak naprawdę. Trzeba skakać swoje normalne skoki. Niekoniecznie tak naprawdę jak się nie dostaje szansy, no to ta szansa dziś była, a dziś w sumie się tym bardziej nie wykorzystało, także no. Wczoraj nie wiem, jakbym skakał. Myślę, że nie mam pojęcia po prostu. Gdzieś muszę sobie to przemyśleć na spokojnie i pomyśleć, co, jak to. No nie wiem, no, nie mam pojęcia po prostu. Teraz mamy mało czasu i już start w Kusamo. Wolałbyś zostać w kraju, potrenować spokojnie, czy jednak startować w Finlandii? Ja wolałbym jechać. Myślę, że to tak. Skoki to jest taki sport, no czasem idzie i z dnia na dzień właśnie jest ciach, że coś nie gra, ale z drugą strony też to całe szczęście działa i myślę, że do Kusamo bym jechał walczyć i tam skakać i pokazać to co się umie, a nie to co się nie umie. A jakie plany na okres pomiędzy Klingendal a Kusamo? Nie wiem. Dowiemy się wkrótce. Kamil mówił, że wczoraj się zestresował. Czy dzisiaj także było w twoim wypadku tak samo? Znaczy ogólnie ten start można powiedzieć taki trochę no jak każdy pierwszy. Można powiedzieć, że najtrudniejszy. Tak jak zwykle to bywa. No, czasem idzie sobie z tym łatwiej poradzić, czasem trudniej. Wszyscy czekają, oczekują, każdy tylko chodzi, łazi, mówi jak forma, no i w sumie forma jakoś tam była, teraz to w ogóle, no tak można powiedzieć, tak trochę się napompowali, wszyscy nakręcili, no i myślę to też miało no, jakiś tam wpływ na to, że było jak było, no i. To co powiesz kibicom na koniec? No nie wiem, co mam powiedzieć. Będzie lepiej jutro, nie? Jak się nie będzie skakać.